Hej kochani, zgadnijcie gdzie jestem, wróciłam tu po 3 latach. Jestem u kosmetyków z Ameryki. Ja wiem, że wszyscy chcielibyście tu być teraz ze mną i przejść przez te alejki i obejrzeć wszystkie kosmetyki. No niestety nie ma takiej opcji, możecie zamówić online, ale ja jestem tu po 3 latach, wróciłam, żeby pokazać wam jak to wszystko wygląda, ile jest asortymentu i jak tak jak 3 lata temu zrobię dla was taką super paczkę, którą będę wam rozdawać. No i wróciłam tym razem z Darkiem, Darek jest dzisiaj operatorem. Cześć. I chciałam mu też pokazać, jak to wygląda. No i ja chciałam zobaczyć przy okazji mojej wizyty w Rybniku, jak się rozbudowali, jak sklep się powiększył i jaki jest asortyment. Przy okazji zrobię sobie sama małe zakupy i będę tutaj do koszyczka sobie kolekcjonować, ale będę też rzucać rzeczy dla was. Później to wszystko pięknie zapakujemy i ta paczka będzie czekała właśnie na jedną z was. Na końcu zrobimy mały konkurs, dlatego zostańcie ze mną do końca, a teraz chodźcie razem ze mną i będziemy razem wybierać. Kochani, jestem po prostu w niebie. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Jak wyobrażacie sobie, jak funkcjonuje dobrze zrobiony sklep internetowy, no to musi mieć po prostu świetny magazyn, bo inaczej, no, jakby to miało funkcjonować. I tak jak wam mówiłam przy okazji poprzedniego filmu, kiedyś mi się wydawało, że to wszystko jest w jakichś pudłach, że jest jakoś tam, wiecie, po prostu pudło na pudle, później przy okazji zamówienia ktoś czegoś tam szuka, a to nie, to wszystko jest ponumerowane, wszystko jest poukładane, wszystko dokładnie widać, także no po prostu super. Świetna organizacja, także podczas zamówienia pracownicy wiedzą dokładnie, gdzie czego szukać. Jestem po prostu pod ogromnym wrażeniem. Także ja dalej tutaj chodzę i wybieram kosmetyki dla was. Mam nadzieję, że paczka wam się spodoba, tu mamy mnóstwo rzęs, akcesoria do makijażu, moje ulubione stanowisko, czyli Ardell, jest ich naprawdę dużo na kosmetykach z Ameryki, macie wszystkie Ardelki i też chcę wam zrobić osobny film o Ardelkach, moje ulubione Osi. Normalnie nie mogę stąd wyjść, Darek już na mnie czeka, a ja tutaj chodzę i chodzę i oglądam, mówię wow, ile tego jest, jakie wszystko jest fajne. Także ja jestem bardzo pod wrażeniem. Żałujcie, że nie możecie tutaj być, ale niestety klienci tu nie wchodzą, bo to nie jest sklep, to jest magazyn, ale chciałam wam po prostu pokazać to od kuchni, jak wygląda magazyn tak wielkiego sklepu. Przemierzam tu dalej półki i powiem wam, że przed chwilą się zgubiłam. Okej, kochani, jesteśmy w centrum pakowania, jak widzicie za mną różne paczki, koperty, taśmy. Gąbki. Znaczy firmową taśmę na pewno, wszyscy. I będziemy teraz pakować prezent dla was. Musicie jeszcze, przyglądajcie się dokładnie, co będzie do wygrania. A na koniec powiem wam, co macie zrobić. Także teraz będziemy obsługiwać te dziwne maszyny, bo sposób pakowania się troszeczkę zmienił i teraz wszystkie zamówienia przychodzą wam na takich tackach, co dla mnie jest w ogóle super. Moim zdaniem ładnie wtedy widać, co zamówiliście i no po prostu jest to bardzo estetyczne. Ja lubię dostawać te paczki. Także teraz patrzcie, jak powstają wasze zamówienia.
kochani, jak widzieliście, całkiem spora paczka. Mam nadzieję, że to, co widzieliście, Wam się spodoba i przyda do makijażu. A co chciałabym, żebyście zrobili, to napiszcie mi w komentarzu, jaka była pierwsza rzecz, którą kupiliście w kosmetykach z Ameryki, bo wiem, że wiele z Was robiło już tutaj zakupy. A jeżeli jeszcze nie robiliście zakupów, to wejdźcie na stronę, popatrzcie, pochodźcie sobie po różnych kategoriach i zobaczcie, jaki byłby taki Wasz jeden wymarzony produkt, który chcielibyście dostać, kupić. Koniecznie napiszcie mi na dole, czekam na Wasze obszerne wypowiedzi. No i najbardziej ciekawa, zgarnie właśnie tą fajną paczuszkę, którą widzieliście. Także trzymam za Was kciuki i mam nadzieję, że mój tour po kosmetykach z Ameryki Wam się podobał. Piszcie mi, co sądzicie. Czy myśleliście, że tak wygląda sklep internetowy, czy może mieliście inne wyobrażenia? My już uciekamy. Jak zwykle wizyta w Rybniku była owocna. No i mam nadzieję, że będziemy tutaj niedługo. Do zobaczenia, pa, pa! Gradually